Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedrunna 4.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Ranking już jest dosyć wysoki. 2.128, przeciwnik 2.217. Jest po d4, g6. No i jak zareagować? Można zagrać e4, przechodząc do obrony pirca. Ale zagrajmy tc4 i skoczek na f3. Po c5 właśnie, bo jakbym zagrał skoczkiem, zagrałbym d5, to przeciwnik miałby opcję zbicia, a teraz nie ma. I gramy skoczek na c3. Czasami przestawienie posunięć jest dosyć sprytną opcją. e4, e6. Dlaczego on gra tak szybko? Czy ja mogę zagrać tu? Powiem szczerze, nie wiem. Goniec na d3. Chyba bicie, bicie. Zostawię go w spokoju. Rozwinę sobie spokojnie figurę. Teraz po ruchu d6 można zagrać h3 i chyba nawet trzeba, bo ograniczenie tego gońca będzie miało bardzo duży sens. Chociaż po roszadzie też nie jest źle oczywiście, po tym ruchu można tam zawsze wybić i grać sobie dalej w szachy, ale jak się czarne pozbędą tego gońca, to jest ok dla czarnych raczej. Po a6, a4 koniecznie, pilnujemy pola b5, no zobaczymy jak się przeciwnik zachowa. Tutaj roszadę trzeba zrobić od razu i rozwój jest już praktycznie zakończony. No i teraz mogę sobie pomyśleć, czy nie zagrać na przykład gońcem na f4. Okej, no i chyba jak sobie tak pomyślałem, tak sobie uczynię, bo można by było tu, 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 ale dałbym tempa skoczkowi, żeby tam sobie czmychał. Wieża e1, taki ruch się przyda zawsze ze wzmocnieniem pionka. Skoczek na d7 raczej zagrać nie może, bo będzie zdobycie pionka. Raczej bym upatrywał w przeciwniku takiego posunięcia, wtedy odejdę sobie gońcem. Tutaj trzeba gościa nieco wyczekać. Hetman c7 właśnie jest po to, żeby zagrał tu skoczek, ale ja mam skoczek d2 i skoczek c4. Przy okazji nie ma takiego ruchu c4. Jak skoczek zagra tu, z b8 na d7, ja zagram na c4, on zagra tu i możliwe, że bicie gońcem jest bardzo dobre. Z uwagi na to, że ten skoczek na c4 będzie stał świetnie. Choć widziałem też takie opcje, że można zbić skoczkiem na e5, czyli jeszcze raz. Skoczek d7, skoczek c4, skoczek e5 i wybicie skoczkiem, ale dobra. Poszło już inaczej, tutaj zagram sobie... Aha, poczekajcie, on wykorzysta fakt, że jak zagram tu, to zagrasz tu i skoczek z f3 nie broni pola e5. No, to są te zależności szachowe. Ale zagram mimo wszystko tutaj. Jak zagra tu, to chyba wybije. I skoczek c4 mimo wszystko będzie dobrym raczej ruchem. A tutaj grozi g4 i skoczek musi wrzucić na swoje miejsce. Ruch f4 też istnieje. Bardzo wygodna pozycja, słuchajcie. Wariant Nowego Jorku to się nazywa? Nie znam. Pierwszy raz dziwne te nazwy tutaj są na górze, w prawym górnym rogu. No i dobra, no i właśnie to jest to, że ja mogę g4, on musi tak, ja tu, albo, znaczy bo on może poświęcić pionka, zbicie, wejdzie tu, nic nie działa, bo zawsze on tak. g4, f4, takie są opcje, g4 chyba raczej, g4 trzeba zagrać, skoczek musi wrócić na swoje miejsce, przepraszam, i zagramy skoczek c4 prawdopodobnie, skoczek wejdzie tu, chyba gońcem wtedy trzasnę, trzask. Hetman B3, skoczek będzie musiał zagrać z powrotem. Możliwe, że D6 jest ciekawe. No, trzeba konkretnie pomyśleć. No, wrócił skoczek, wrócić musiał. F4 w sumie jest ciekawe. Tak, zmieniam koncepcję, słuchajcie, gram F4, nie pozwolę mu wejść na E5. Prawdopodobnie ruch C4 on musi zagrać, żeby cokolwiek tu mieć jakiś przesmyk. A jeżeli tak nie zagra, to ja mam skoczek C4 i gościa duszę. Duszę powolutku. Tam jeszcze jest hetman F3, dosyć ciekawy ruch. G5 też jest w zanadrzu, chociaż skoczek wróci, trzeba uważać. Dobrze by mieć gońca teraz tutaj. Oczywiście nie teleportuję go, ale tu nie ma co narzekać na tę pozycję. Po prostu centrum jest bardzo silne. Przeciwnikowi jest ciężko się przebić przez to centrum. Czasami jak będzie ruch H5, to wtedy G5, sorry. Raczej ten ruch wchodzi w grę, tak mi się wydaje. Skoczek zbije, skoczek tu i goniec. Aha, już wiem, słuchajcie. Jak tutaj, to chyba gońcem muszę zbić, bo jak zbije skoczkiem, on wejdzie tu, będzie mi atakował tego pionka. Aha, tu będzie atakował, nie, ale jest wtedy ruch E5, okej.
Ruch E5, bo jak bije tutaj, to bije tam, to się zgadza. Bicie niebezpiecznie się robi, bije. Ojejku, to sporo tego wyobrażania sobie tej pozycji. Ale dobra, policzę po prostu to, jak on zagra, więc jak zagra, no to wtedy sobie policzę i zobaczymy, jak to wyjdzie. C4, ale dla treningu na jego czasie można sobie pomyśleć. Bicie skoczkiem. Skoczek wejdzie na C5 i E5. Dobra, to już nieaktualne, więc nie ma co tutaj tego rozpatrywać. Skoczek C4 od razu, bo on szykuje G5, po to ten ruch był, żeby osłabić punkt E5, ale jak on zagra tak, to ja mam wtrącenie. Nie mam. Mam chyba. Mam. Chodzi o to, że jak on zbije tu, to ja mam bicie tam. Ale co, what? Słucham? Wszystko jest kompletna bzdura. Cyk, cyk i cyk. No dobra, tutaj oczywiście wybiję to. To jest wszystko z tempem. I hop. Co on tutaj chciał? Zdobywam dwa pionki. Skoczek świetnie kontroluje. Nie wiem. Nie wiem, zbyt łatwo, ale to też wymusiło na jego, jak na nim jakieś tam działania. No to jest zbyt łatwo. Zbyt łatwo poszło, panie kolego. Tutaj myślę, że tym skoczkiem, nie wiem, tym tutaj trzeba zbić. Goniec może zagrać tu, jasne, wtedy jakieś B3. Wszystko się broni. Jeszcze jakieś nawet F5 jest ciekawe, żeby tutaj goniec też sobie spoglądał w hetmana. A to może być niezła. Nie kumam kompletnie. Wydaje mi się, że taki ruch mogę zrobić i chyba to uczynię, bo lepszych ruchów nie widzę. Może nastąpić oczywiście szach, ale to ja wtedy sobie odejdę. Tak to zbijam po prostu skoczka. Skoczek C4 nadal stoi świetnie, kontroluje. No bicie takie to jest bez sensu, jakiś tam hetman B1, ale to i tak oddanie tego gońca jest fatalne. A to figura więcej, o czym mówimy. Teraz powrót gońca na F1. Okej, okay, król G2. Hetman bije, hetman F3. I koniec. W zanadrzu jeszcze jest opcja, bo wieża A2 istnieje taki ruch, więc jak zagram tu i on zbije, to się nie zasłonię, więc po tym ruchu na A2 zagram tak, on zbije, ja zbiję, on zbije i ja wieża E2. No figura więcej, to duży komfort gry, jeszcze para gońców. Ten goniec. Nie chcę mówić, że nie gra, ale on zaraz może na przykład zagrać na G1. Nie, no to jest kompletny wór. Jakie debiuty, słuchajcie, są na tym poziomie już ważne? Znaczy na każdym poziomie są mniej lub bardziej ważne. Na im wyższy poziom, tym bardziej ważne debiuty. Ale debiuty generalnie są istotne. No, ważne, żeby znać chociaż te pierwsze 5, no może 10 ruchów dosyć forsownych, rozwijających się, i potem sobie gramy, żeby nie popaść w pułapki po debiucie. A tutaj coś gość jakoś tak pograł bardzo pasywnie. Idee tutaj, jakie ja zastosowałem, to nie były też wykute na pamięć, słuchajcie, tylko ze zrozumieniem, i to wystarczyło, jak widać. Bo się rozegrało już wiele partii. Praktyka oczywiście w nauce debiutów jest ważna, żeby praktykować, praktykować, poprawiać potem swoje ruchy i je jeszcze tak fajnie szufladkować, zapisywać. No to jest taka praca mrówcza, bym powiedział, ale przyjemna. Jeżeli ktoś chce się nauczyć, to się nauczy bez dwóch zdań. Ciekawe, jaki ranking przeciwnik ma w blicu. Tego już się nie dowiem. A tutaj, no to hetman F3 to jest ruch od razu zagrany, bo teraz jak zagra gość tutaj, to mam goniec na E4. No, ale kombinuje oczywiście. Hetman się ustawił bliżej króla, bezpiecznie, już wieża E2, fajnie, może asekurować. Tyle w temacie. Taki ruch będę chciał zagrać i spróbować wymienić. Hetman B4, tu jest atak na wieżę, prawie bym podstawił, ale jeszcze taki ruch rozpatruję. Myślę, że spokojna wieża E2 obroni tu wszelkie zapędy. Nawet fajne jest to, że nie może tu wieża na G1 wejść, bo goniec ładnie broni. Dobra. No to co? Nie widzę tutaj chyba żadnych zagrożeń. Idę pionkiem, niech on się martwi. Oczywiście on nie dojdzie daleko.
chce zagrać tu. Jak on zagra tu, to będzie to miał opcję szacha. Ja tu. Tu nic nie ma. Skoczek, tak? Taka istnieje opcja. No, próbuję mnie tutaj załatwić. Ale chyba mu się to nie uda. H4 mi chodzi po głowie, żeby. Ale to już może być bez sensu. Dobra, to teraz trzeba uważnie tylko uważać na to. Tam bicie to nie. G5 chodzi mi po głowie. Bo jak on zagra tak i ja zbiję, to on co? Tutaj jedynie i tu się zasłaniam, wszystko działa. Ok, G5, bicie, on tak. Król nie będzie miał ucieczki. I wtedy co? Wtedy trzask i tam dajemy mata. Nie, bo król tu. Skoczek się zasłania. Bo chodzi o to, że jak on zagra tutaj, to chciałbym tam zagrać. A może D7 w ogóle? D7. D7, bo jeżeli on zagra tak, to ja gram tutaj i wymieniam hetmany, a jeżeli on zbije skoczkiem, to skoczek nie będzie mnie tutaj dręczył. I sobie go na razie oddam. Czy to jest dobry kierunek? To się za chwilę okaże. A może G5 po prostu teraz? Wydaje mi się, że tak, bo nie chcę skoczka wpuścić. Tak sobie to wymyśliłem. Za każdym takim posunięciem po prostu jest szach i wymieniam hetmany. I sprawa się upraszcza. No właśnie, nawet przeciwnik, słuchajcie, uwagi na to nie zwrócił. Z tym bardziej. Tym bardziej się utwierdzam w tym, że to był dobry kierunek. I teraz co? On zbije. Chyba goniec na E2 najlepsze będzie. Bo tutaj się wszystko broni i zazębia. Wieża E7, trzask. Wszystko działa. Przepraszam za wiercenia, jeżeli słyszycie w oddali. To już nie mam na to wpływu. Jakieś remonty się urządzają tutaj. Niestety, tak wyszło. No i co? Pogoniec E2. Wieża. Tu zagrasz. Mam zawsze taki ruch. No wieża E7. Z atakiem na skoczka. Skoczek też za dużo dobrych odejść nie ma. Znaczy, o czym tu rozmawiamy? Partia się już powinna skończyć wiele ruchów wcześniej, figura więcej. Oczywiście każdy ma możliwość grania dalej, do końca. Tylko tak w założeniu takim mówię, że przy figurce więcej, no to już nie ma co zbierać raczej. No on próbuje, jasne. Król F3. Bo tutaj ma opcję bicia. No trzeba uważać, oczywiście trzeba uważać do końca. Jeżeli skoczek F8, no to może strzał i potem tu. Jest taka opcja. Dużo możliwości. No właśnie, tak też poszło. Nie, no pionka trzeba za darmo wziąć. Zagrać tu i bronić tego. Skoczek może wejść tu, ale to też się wszystko broni. I tyle. Odsłoni się goniec po wybiciu. A jak nie, to można tak, spokojnie. Po prostu bronimy swoich pionków. Tutaj jest opcja zbicia, więc trzeba chyba H4, żeby nie dać przeciwnikowi szansy. Oczywiście goniec odejdzie i skoczek będzie chciał wejść, no to też myślę, że zagranie pod tytułem takie będzie działać? Będzie. Można zawsze dać jakiegoś szacha, jak nam trochę czasu brakuje na myślenie. No właśnie, skoczek chce wejść tu, to jest oczywiste. Więc chyba goniec G1. Bronimy punktu D4. Czyli szukamy właśnie opcji takich, żeby się jeszcze wybronić. A to ciekawe, ale tutaj to sobie tak zagrajmy. I wtedy jak on wybije, ja wybijam, albo nad skoczkiem wchodzi goniec. No tak, to jest szybka już, szybkie zwycięstwo. No tutaj się wszystko dobrze już poukładało. Skoczkiem, nie chcę tego szacha chyba dostać. Bije króla. Nie chciałem tego szacha dostać. No i co tutaj teraz, mój drogi kolego? Tak, żeby nie było szacha tu.
Tam wieża z tamtej strony może coś popróbować. No jasne, że może, ale to już ten skoczek. Myślę, że taki ruch daje radę. Jakieś szachy istnieją na pewno, ale nie mają one żadnego znaczenia. No, pionka może zbić, możesz, wezmę tego. Tyle. To w ogóle nie ma jakiegoś mata? Spróbuję. Aha, szach jest, ojejku. No tak. Szach? No teraz zbijam widełki. Chyba, że zagra tu, to dostanie matę. Okej. Okay. Może rewanż? Chyba nie chcę. To szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 294. Znowu białe. D4. Festiwal Gambitu Hetmańskiego. Chociaż teraz nie było Gambitu Hetmańskiego, tylko Benoni. Och, te struktury królewsko-indyjskie są bardzo ciekawe. Spróbuj zostawić na przeciwnika pułapkę grając system Averbacha. Goniec G5. E5 tu przegrywa. Pionka. Partia to może daleko powiedziana, ale E5 nie można. Tu raczej skoczek D7 jest dobrym ruchem. H6 jest dobrym ruchem. C5 jest dobrym ruchem. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Aż dziwię się, jeżeli zagra E5, bo gość na tym poziomie powinien już znać te opcje, jeżeli tak szybko tutaj zagrał obronę królewsko-indyjską. Zobaczymy. C5. To jest dobre posunięcie, przepchanie pionka. Ja tu lubię sobie zagrać hetmanem na D2. Jeżeli będzie A5, hetman, to koniec D2 jest dobry. Tu odejście końcem na E3 jest też solidne. I potem hetman D2 z tempem możemy atakować fajnie pionka. E6 to jest jedno z możliwości. Po ruchu E6 hetman D2, może F3. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. Tutaj trzeba uważać na pułapkę, bo jeżeli zagram tak, ja zagram na przykład F3, może inaczej, jeżeli tak i tak, on zbije, ja zbiję, on na przykład wieża E8, ja tak, on na przykład zagra sobie skoczkiem tu albo tu, czyli rozwojowo, a ja zbiję pionka, wtedy jest strzałka na E4 i hetman wchodzi na H4 z szachem i wybija mi na H6 i wtedy robi się już nieciekawie, bo stracę czarnopolowego gońca. Gość myśli. I to długo po debiucie. No dobra. Gram tak, jak mówiłem. Oczywiście w tą pułapkę nie chcę wpaść, ale możliwe, że on zagra tak, straci tempo. Bicie, bicie. Okej, okay. Ja biję tym, żeby grać bardziej agresywnie. Wieża E8 powinien nastąpić. F3 zagram, ale nie będę bił tego pionka oczywiście. Skoczek A6, skoczek C7 jest dobrym planem, żeby do B5 próbować dojść lub B6, koniec A6, są takie możliwości. Skoczek B4 raczej nie działa, bo jeszcze przez A3 go przepędzę. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Wieża A8, dobra, F3 to co mówiłem. Bicie teraz jest nietykalne, ale przeciwnik chyba nie znał tej pułapki. Ok, teraz kwestia jest taka, że muszę dalej wyprowadzić swoje figury. Tak i tak byłoby fajnie. G4, H4, raczej tak nie chcę chyba grać, chociaż mogę. Goniec D3 mogę się poprawić. Albo goniec B5. Tutaj i A4. To też jest ciekawe. Tak zrobimy, bo chcę wstawić skoczka tu. A jeżeli on zagra skoczkiem, no to zawsze, o tak, A4 właśnie wzmocni, bo jeżeli zbije, a jak nie zbije, to wracam. No i to jest właśnie fajny układ, bo skoczek teraz nie ma opcji i goniec musi wrócić, żeby dać skoczkowi oddech, a A6 też nie może. To takie sprytne zabieranie pól przeciwnikowi. No takie mało, no takie magiczne bym powiedział nawet, bo tutaj stoi to po prostu źle czarnymi. Ja zdążę, znaczy odzyskałem sobie tempa, żeby się wyprowadzić w ten sposób, czyli skoczka na E2 sobie będę wstawiał, goniec na C8 musi raczej i skoczek wraca. Znaczy z gońcem jest w ogóle problem tutaj. On powinien raczej skoczkiem może się
cofnąć. Hetman C7, dobra, taki ruch będzie grany. No będzie, no ale to skoczek E2 obowiązek. No i tutaj sobie subtelnie idę na pole C2. Taki ruch może mnie interesować. On B5 nie może, bo strzałka. Tam jest wieża, która wisi. A5, możliwe, że i goniec na B6 sobie ruszy. A, w ogóle A5 jest sprytnym ruchem. Mogłem to wcześniej zastosować. Zobaczcie, jaka pułapka by była. A5, C4 i goniec B6 ze stratą hetmana. No, może jeszcze to nie ucieknie. Spróbuję w ten sposób. Dopóki jest tutaj goniec, bo jeżeli on zagra tak i zagram tu i on tu, no to wtedy już to traci trochę sens, ale mój skoczek ma świetne pole. No właśnie, teraz to traci trochę sens. Ale chwila. Nie, no dobra, trzeba skończyć rozwój. Skoczek wejdzie tu, jasne. No wejdzie. Ja gram A5, mimo wszystko będę trzymał to pole B6. Skoczek zagrał, no może gdzieś tam mi zagrać, nie ma sprawy, ale skoczek D4 i pilnuję na B3 przy okazji. No tutaj jak wejdzie to strzał. Okej, okay, chyba są wszyscy zadowoleni z tej pozycji. Bo teraz tak, po tej stronie nie mogę za bardzo pograć. On troszkę swoje figury skoordynował, jasne. Hetman E2 chyba mu zagrał. Chcę wziąć pionka. A kto mi zabroni? Hetman E2 to chyba proste posunięcie. Tak mi się wydaje, bo skoczek na D3, bicie na stracę gońca, ale moje pionki na białych polach mi na to pozwalają. Z pionkiem więcej na pewno gra się wygodniej. Wydaje mi się, że to jakieś B5 trzeba zaserwować. Po wybiciu, no konkretnie trzeba liczyć. Bicie i chyba tutaj wieża łapie hetmana. Ale to wygląda dobrze. Białymi. Dobra, bo teraz patrzę, jak zbiję tu, to nie ma odbicia jakiegoś tam, bo odbi... Co? Tak. Stracił figurę. Co? No właśnie, bo chodzi o to, że nie miał jakiegoś odbicia z szachem. What? Ale chwila. Bije tu. On bije. Ja biję. On bije. Ja tam daję mu mata. Nie wiem, o co chodzi. Kolejną figurą tu? No tak może. No może, ale ja mam teraz dwie figury, więc ja sobie spokojnie mogę jedną oddać. Mogę sobie stać w miejscu. Mogę tak zagrać i oddać sobie figurkę. Tak zrobimy w sumie. To wygląda dobrze, bo on będzie musiał wymienić i sobie skoczkiem wejdę tutaj po wybiciu i tam będą widełki czy na F6. Rozpierducha. Sorry za to słowo, ale gość chyba coś kompletnie nie ogarnął. No dokładnie. Nic nie ogarnął. Aha, nie mam takiego ruchu. Ale skoczek D5 stoi wyśmienicie, bo nie ma go jak zaatakować. Goniec dobrze stoi, ten pionek będzie podparty zapewne, albo wieża F7 jeszcze się zastanawia, co jest lepsze. Ten pionek nie ma znaczenia kompletnie. Ja no chyba E7. Po prostu, jak wieża B2, to wieża B1. Tyle. No dobra, tu chcesz zbić. Możesz. No możesz, no. Tylko to ci nic nie da, mój drogi przyjacielu. Może tak? Po prostu. Jak jest figura, która może nam zrobić krzywdę, to spróbujmy ją wymienić. Jak zbiję, no to już mogę nawet wieżę odbić jeszcze lepiej i tam potem na F8. Jak goniec zagra tutaj. No takie sorry, czasem skróty myślowe tutaj uskuteczniam sobie. Ale to już jest na tyle komfortowa pozycja, że bez problemu. Aż kawa lepiej smakuje. Jasne. Bo ja wiem. Tak. Jak zagra tu, to strzał i potem tu. A grozi skoczek F6.
Ok, mamy to. Słuchajcie, dwa raczej gładkie zwycięstwa. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia.